Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest lockdown w Finlandii, możemy się ruszać do 5 km wokół swojego domu lub jechać na jakieś zakupy spożywcze. To już jest tak naprawdę drugi lockdown. Ja pracuję cały czas, właściwie dla mnie to tam jakoś namiętnie, jeśli chodzi o pracę, nic się nie zmieniło. Ale Sylwia ma wolne, bo pracuje w restauracji, gotuje, więc no brzeźbi coś w domu, lata ciągle z jakimiś młotkami, rozbija jakieś kokosy. Szlifuję, także chciałem Wam pokazać, jak tam ogarnia sobie czas wolny i jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ja tu przyjechałem z roboty, a tu oczywiście Sylwia ma wolne, więc walczy już z ogródkiem, teraz tu coś klei. Co to kobieto znowu wymyśliła? Ej. To się nazywa drifting wood. Normalnie. Co to za korzenie? Wyrzeźbię coś i zrobię świecznik. Ile ty świeczników? Mówię do ciebie, że mi się nie podoba tamto. No i przydałoby się, żebyś to podtrzymał. A gdzie ta świeczka nie będzie? U góry? Tu, wyciągana. Bo tamta jest do bani, a wiesz czemu? Bo tamta świeczka przypala mi gałąź od korzenia. Dlatego, że jest za blisko gałęzi, a ta przez to, że jest szklana, będzie wyjmowana tak i wkładana do słoika, to będzie jak należy. Nie chcę stolika. Nie chcę stolika. Nie na podłodze jak. Ale ja nie lubię na stoliku, niewygodnie mi, bo wtedy się muszę garbić. Powinieneś... Co? Że jakie piękne. Piękne koże zorganizowałaś. Wytowałaś na łowach. W swojej miejscóweczce na gnieździe. Ten korzeń jest taki twardy, że mam problem, żeby go obciąć piłą. Naharatałam się tak, żeby to obciąć, że szok. Właściwie wyrzeźbimy z tego niezłą lampeczkę. Taka będzie. Tutaj będzie szklany taki słoik, klosz taki. A w środku będzie miejsce na T-Light. Zobaczymy, zobaczymy. Ja to cenię. Nie znasz się na tym, trzeba mieć trochę... Ja się nie znam na tym. Trzeba mieć fantazję. Normalnie już znam. Zimno już, cholera, więc Sylwia sobie tu rzeźbi. A ja edytuję następny odcinek w międzyczasie. Ja pokazuję, co się edytuję, rozumiesz? Nałóż, mówię. Rozłożę to jedzenie przecież. Nałóż, teraz. Butelka browara z weekendu. Zawsze w weekend gdzieś tam sobie tego browara szarpnę. No i tyle. To jedziemy sobie dalej, nie? Mamuniowa jedzie. Zrzeźbić fajne rzeczy. Przetargałam pieniek, który został obrośnięty bluszczem. Widzisz to? To był bluszcz na setę. To. Zajebiście to było. Co tam działasz, tej? Świecznik. Sama zrobię wosk dwukolorowy. Wezmę, Romanku, to... Słyszysz? Rozpuszczę tą parafinę, tylko muszę mieć nowy sznurek, żeby był knot. I zrobię taki świecznik. Niefajny, kokosowy. Ej, ty mi przejmujesz to mój warsztat czasowy. Bo ty się nie zajmujesz. Że jestem squeezy busy.
właśnie ten ekranik mały. Ale ta nakładka coś jakaś z dupy, kochani. Ta śrubka ci przejdzie przez tą podkładkę. Nie przejdzie mi. Lepiej wziąć taką malutką podkładkę i dopiero. Kto powiedział, że to przejdzie, myślisz? No może za taką małą podkładkę, zawsze jak masz. No właśnie, tu też przeszło. Oj, dobrze. Widzisz, jeśli chodzi o sprawy jakieś takie techniczne. No i co z tym niby mam zrobić? Czem mam dać dwie? Rozumiesz? Mhm. Krętarkę sobie weź. No ale to sobie zepsuję. Nie, masz tu. Tutaj, a w którą stronę jest rewers? Ej, czekaj, czekaj. Zobaczymy, czy tak jak mówisz będzie. Trzymaj to. Patrz, normalnie robimy razem ten świecznik. Jak przebić ten kokos tu, tą śrubkę tu? No to pytam się, czy zrobić wiertarką dziurkę, to co? A ja wiem, co ty robisz. Przytrzymuj, odkręca się. Ale gadam za dużo. Nie przeszkadzaj tutaj. No weźesz to mu. Sylwia? Hello? Przecież ja tutaj pracuję, czy ty nie widzisz? Nie ma czegoś takiego. Weź twarz. Rozumiesz to? Dobrze. Na przykład wziąć większą i zobaczyć, czy się na przykład nie... Pokaż. No, spróbuj to. Nie, ale nie, nie. Pokaż, chcę spróbować. Nie, bo zepsujesz, jest naprawdę nie mocno. Pęknie mi i powiesz mi sorry. Już, dziękuję. No i teraz, majster, potrzebuję tutaj tak to zamontować. Śrubeczką od dołu. Wiesz, o co chodzi, popatrz. Ma być na środku, tak jak teraz. I teraz, żeby to stało i utrzymywało jakieś świeczkę albo coś, musiałabyś zrobić taką kwadratową podstawkę taką. No i patrz, jest elegancko. I teraz tak, daj śrubeczkę jakąś, kochany. Ale nie harapajmy to sobie już po tym. Ja to zeszlifuję. A to przez to, że jest trzeba wkręcona. Siemano, siemano. Sylwia ma wolne, więc rzeźbi sobie jakieś takie właśnie robótki drewniane. A ja wieczór, dzisiaj właściwie nic nie robiłem za bardzo, więc pomagam mi z jakimiś śrubkami. I tyle. Co? To pomysłowi. No nie widzisz, że łamię stare świeczki należące... Rozpuszczasz świeczki? No. To. Na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Wydaje mi się, że ważnym jest to, żeby robić co się lubi i tyle. To już w drodze następny projekt, także na pewno będzie się działo. Dużo zdrówka, miłości i szczęścia. Do następnego razu, moi drodzy. Hej!